Jarek, po dwóch porażkach w Sanoku potrzebowaliście takiego zwycięstwa, które dzisiaj jak najbardziej zasłużone. No tak, dzisiejszy mecz można powiedzieć, że już byliśmy pod ścianą, bo przegrywając praktycznie już byśmy musieli do końca, nie mieli marginesu błędu żadnego. Ale no, na szczęście potwierdziliśmy, że już w tym drugim meczu w Sanoku lepiej graliśmy. No i dzisiaj jakby kolejny krok był w tej wykonaniu, w tej lepszej roboty i wygraliśmy, myślę, że zasłużenie. Dzisiaj poprawiliście też znacznie skuteczność. Trzecia tercja znakomita w waszym wykonaniu. No tak, jeszcze uważam, że mogliśmy w pierwszej tercji troszeczkę jedną bramkę przynajmniej strzelić, bo było ku temu dużo okazji. No i przede wszystkim w drugiej 5-3, tak? Także jeszcze ta skuteczność poszła do przodu, ale widać, że jeszcze może być dużo lepiej. No właśnie, tak jak mówisz, przewaga 5-3, ponad 100 sekund, trochę szkoda chyba, bo mecz mógł być spokojniejszy już w trzeciej tercji dla was wtedy. No tak, no sami sobie troszeczkę skomplikowaliśmy, ale na szczęście dzisiaj wybrnęliśmy z tej sytuacji. No ale tak na poważnie, no to takie sytuacje musimy wykorzystywać, jeśli chcemy myśleć o najwyższych celach. Już praktycznie teraz zapominamy o tym, co było dzisiaj. Koncentrujemy się na jutrzejszy mecz. Na pewno nie będzie łatwiej, uważam wręcz, że dużo trudniej. Ale no tak jak mówię, no po tych dwóch porażkach w Sanoku już nie możemy sobie pozwolić na żadne wpadki, tym bardziej u siebie. Także cel jest jeden, jutro wygrać i jechać do Sanoka z dobrymi humorami. Dzisiaj chyba waszym szóstym zawodnikiem byli kibice, bo doping naprawdę niósł. Tak, no dziękujemy im bardzo. Ja mówię, no przy takich trybunach gra się naprawdę fantastycznie i szkoda, że nie zaczynaliśmy tej rywalizacji od meczów u siebie, bo myślę, że już byłoby dużo lepiej, ale jesteśmy w grze dalej. Dziękujemy kibicom i mam nadzieję, że do końca sezonu będziemy w takiej atmosferze w domu grali.